Piotr Grudzień, start Zielona Góra y, u nas dzisiaj w Radiu Zielona Góra po wielu latach nieobecności, witam cię serdecznie Witam, witam W sumie nie wiem czemu y, tyle lat cię tu nie było tak prawdę powiedziawszy, sam się nad tym zastanawiam i drapię w głowę e, Ostatni raz przypomina mi się chyba audycja gdzieś po po, po igrzyskach w Rio de Janeiro i no tak, to fakt. Kilka lat u was właśnie byłem, byłem w innym Bo my do ciebie chodziłem. Bo my do ciebie chodzimy, bo, tak? bo Leniuszek aaa... nie chciał przyjść. No. <laughs> Tutaj po tylu latach przerwy jestem. Właśnie wczoraj napisałeś i bardzo fajnie. Bo dzisiaj, okay. A napisałem mamy trochę bo, bo, czasu. Bo, bo przyleciałeś ty i w ogóle cała, jak rozumiem, kadra, tak? Tenisistów i tenisistek stołowych z Kazachstanu. Tak, część nas przyleciała z racji tego, że druga część od razu od razu poleciała na kolejny turniej do Włoch, tak więc oni mają ten taki no, napięty bardziej grafik niż ja, bo walczą o kwalifikację paraolimpijską i myślę, że no, w tych najbliższych dniach to wszystko się okaże. I no dobra, wyklaruję. to do tego za chwilę wrócimy do tych igrzysk. Astana Para Open, tak nazywał się tak, turniej, dokładnie. więc najpierw proszę się wyspowiadać, Piotr Grudzień, co tam zrobił, co wywalczył, jak, jaka jest ranga w ogóle, jaka była ranga tego turnieju? To były takie zawody pucharu świata, no przekładając na nasz język, zawody rankingowe, na których możemy zdobywać punkty do rankingu światowego. No i w tych zawodach udało mi się dojść do finału i w finale niestety po, po zaciętym boju e, i wysokim prowadzeniu w piątym secie niestety zawodnik e, z Rosji mnie pokonał, który e, o dziwo właśnie był dopuszczony do turnieju. Artyom Jakowlew, dobrze czytał. E, tak, czytam. tak, tak. Pod flagą neutralną oczywiście startował. Eee, według mnie to nie zmienia w ogóle mojej, mojej, że tak powiem, pozycji w rankingu światowym, bo ja jestem dosyć wysoko, i, i e, mimo tego, że te, w tym turnieju zająłem drugie miejsce, to ja troszeczkę tych punktów do rankingu e, straciłem. Ale to, to, to raczej taka śladowa ilość, która na nic, e, na nic nie wpływa. Ale tak poza tym, to oceniam turniej pozytywnie. To był taki pierwszy mój start w tym roku e, w turniejach międzynarodowych. Jeszcze kilka tych turniej będzie przede mną, tak więc myślę, że z turnieju na turniej będę się rozkręcał. To jeszcze dodam gwoli formalności, że Igor Misztal, który też był tam, lepszy był od ciebie, tak? Tak, tak, tak. Bo przeczytam sobie tutaj, bo wydrukowałem sobie jego wynik, zdobył złoty medal, bo ty jesteś klasa dziewiąta, a ja ósma, jestem klasa ósma? On dziesiąta. On tak? dziesiąta tak, I tak. on zdobył złoty medal indywidualnie i zdobył srebro w grze deblowej. Tak, o. i też. Cieszę się tu bardzo, że Igor wygrał ten turniej, bo on walczy o tę kwalifikację parolimpijską już od kilku lat. Nie udało mu się zakwalifikować do Londynu, nie udało mu się zakwalifikować do Rio. Był bardzo bliski kwalifikacji do Tokio, mhm. y, gdzie tam po prostu kilka punktów mu zabrakło, aby na te igrzyska się zakwalifikować. I teraz dzięki temu turniejowi wydaje mi się, że on już te igrzyska w Paryżu sobie już zapewnił. I, i, i to fajne, bo. Słuchaj, to nie, nie, nie da się. Na bieżąco tego skontrolować, że ty przyleciałeś za Stany i już wiesz, mam tyle i tyle punktów. Jak w tenisie ziemnym jest jakiś ranking ATP, WTA, u was nie ma czegoś takiego, Dokładnie, że możesz znaleźć. No oczywiście, to ty, możemy, no to, możemy, nie, nie możemy dzisiaj, te punkty sobie nie, przeliczyć. Nie, nie, nie że tak możesz powiem dzisiaj mi powiedzieć, wiem, przeliczyłem, będę na Igrzyskach, jeszcze nie? E, ja o sobie mogę to powiedzieć, ale Igor, wydaje mi się, że jeszcze nie zrobił na pewno duży krok do tego, aby w tych Igrzyskach wystąpić, ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, w tym momencie zaczyna się kolejny turniej we Włoszech. A On tam też po... poleciał, czy nie? nie, nie. Igor został z racji tego, że no, czeka na to, co się wydarzy, bo tu jeszcze jego przeciwnicy, którzy także walczą o Igrzyska Paralimpijskie są na tym turnieju i no jest to takie, to są takie bo trochę jecha. szachy i wyliczanie, że no, zobaczymy, co będzie, ale wydaje mi się, że, że już teraz może być też spokojny o, o tej igrzyska i, i, i myślę, że się zakwalifikuje. No dobra, ale jeszcze raz wyduszę z ciebie to, albo nie. Piotr Grudzień, Piotrze, Piotrusiu, jak mówi prezes startu Zielona Góra, Danuta Tarnawska, Piotrusiu, czyli ty na pewno pojedziesz na igrzyska, czy musisz czekać do jakiejś daty, gdzie powiedzą jakieś tam władze, albo ranking wyskoczy i wtedy dopiero się Czy czy na pewniaka tu przychodzisz, jestem olimpijczykiem z znaczy, Paryża. Ja się tak czuję, ale no oficjalna wiadomość będzie 1 kwietnia, bo 1 kwietnia zamyka się ranking cały mhm. światowy i wtedy wychodzi lista zawodników, którzy do danego miejsca, tam do 10 czy do 12, u nas jest do 12, kwalifikują się z miejsca rankingowego, tak. A T poza rankingowym jeszcze ktoś wchodzi? Tak, jeszcze wchodzą zawodnicy z rankingu deblowego. Ja też jestem w rankingu uh -huh. deblowym wysoko, tak więc no. Jeżeli bym się nie zakwalifikował indywidualnie na Igrzyska, to na pewno bym pojechał też z rankingu deblowego i wtedy też bym zagrał singla, więc też tak to działa. O. Tak więc no, ja jestem pewnym tych Igrzysk, aczkolwiek no, niektórzy nie mogą o tym powiedzieć, dlatego mówiłem wcześniej, że nie, dla niektórych to takie troszkę są szachy i liczenie tych punktów, bo wiadomo, że wszyscy zawodnicy z całego świata też wszyscy przeliczają i myślą, gdzie tu pojechać, na jaki turniej, żeby te, tą swoją szansę zwiększyć na Igrzyska Paralimpijskie, bo no, zdarzało się tak i właśnie Igor jest tego przykładem, że y, był bliski kwalifikacji do y, Tokio, a gdzieś tam tych punktów zabrakło, bo ktoś go wyprzedził. A to, to, może, trzeba, a ty, a to może trzeba było nie wracać do domu, tylko jechać tam na, następnie do tej Hiszpanii. Czy, czy, czy nie każdy Być może? Tak? Nie każdy może, nie każdy może. Ja na przykład nie mogłem z racji tego, że y, po prostu była. Y, że tak powiem, zmniejszona pula y, dla zawodników z całego świata, że no nie każdy może w takim mhm. turnieju wystąpić. Y, stricte organizatorzy przewidzieli 10 miejsc dla, y, dla kraju, tak więc y, trenerzy doszli do wniosku, że ci, co mają pewne te Igrzyska mhm. Olimpijskie, no to już na ten turniej nie jadą. A ci, co nie walczą, no, no to będą, będą jechać i będą się starać o tą kwalifikację. Podobnie jest z naszym kolegą Tomkiem właśnie, bo on który też walczy o, tak, o igrzyska i, i, i yy, teraz był na obozie, na zgrupowaniu w Serbii i prosto stamtąd właśnie przyjechali dzisiaj do, do Włoch, do Lignano i jutro zaczynają turniej. Dobra, powiedz, ilu ludzi walczy o takie igrzyska? Twoja klasa ósma jest na przykład. Czy, czy, czy co roku widzisz, że się zwiększa ilość zawodników? Czy mniej więcej spotykasz to samo grono? Czy, czy, czy jest coraz więcej? Czy ten, ten, ten sport niepełnosprawnych tak, tak. wciąga coraz większą ilość Dokładnie. wciąga coraz większą ilość zawodników. I ja widzę, jak ten sport się rozwija. Myślę, że ci zawodnicy nie dość, są coraz lepsi, też są coraz młodsi niektórzy, to ten poziom z roku na rok idzie w górę i ja jestem sam tym zaskoczony, bo generalnie według mnie sport niepełnosprawnych to już jest teraz czysto profesjonalizm. Tutaj nie ma miejscach, że tak powiem, na amatorkę, bo tacy zawodnicy się nie, nie mają szansy zakwalifikować się na igrzyska. Tak, ja którzy sobie hobbystycznie coś tak, tam próbują pograć, tak? Ja sam jestem chyba tego przykładem, że jeżeli nie poświęci się no... Bo nie podporządkuje się swojego życia pod sport i y, nie skupi się głównie na nim, to, to, to nie ma szans w tym sporcie, żeby coś osiągnąć, bo to jest też trudny sport. To sport bardzo techniczny i gdzie, no, naprawdę, żeby wskoczyć na ten wysoki poziom, no, to potrzeba lat treningu i y, no, tenis taki jest. A to ile godzin dziennie musisz? Inaczej, inaczej. To podporządkowałeś ty swoje życie pod ten tenis, tak to tak, rozumieć tak, tak. i, i, i ile, ile ci to zajmuje dziennie, nie wiem, tygodniowo, ja miesięcznie. Się, ja, tam zawsze sportowcy staram, jakby wypowiadają się 200, ileś, 300 dni jestem poza domem w ciągu roku. Też masz taki w cudzysłowie problem, czy raczej potrafisz to znaczy... jakoś, żeby i być w domu. Tam widziałem na Facebooku dziecina jakaś niedawno, gdzieś tam się tak? jeszcze nie, nie, nie Jeszcze nie, może to nie było twoje konto. <głos> 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 nie, nie. Tak mi się wydawało, że to <noise> u ciebie. Okay. Jeszcze nie, ja dopiero. Jestem świeżym małżonkiem. A, to tak może więc, starasz się tak dopiero, więc, tak? Tak? tak więc u mnie po kolei najpierw dom, później dzieci, To chyba damy ale, ale po kolei. Tak, ja podporządkowałem swoje życie tenisowi całkiem i ja staram się grać codziennie po dwa treningi, rano i wieczorem tak więc razem tutaj w grupie w ZKsie trenuję z zawodnikami pełnosprawnymi, zarówno ja jak i Igor i tutaj też na co dzień występujemy w lidze dla osób pełnosprawnych tak więc to też jest dla nas ważne no tych jednostek treningowych jest dużo i to zależy właśnie w jakim sezonie w jakim, na jakim etapie jesteśmy tak? jeżeli mamy właśnie tak jak teraz taki początek sezonu dla osób niepełnosprawnych, no to tych treningów na pewno jest więcej i jesteśmy na tej sali długo. Nieraz mamy też roztrenowanie, bo generalnie dla nas, dla tenisistów stołowych cały rok jest sezonem, tak? Zawodnicy pełnosprawni mają ten sezon trochę krótszy, bo mają, on tam trwa powiedzmy 8 miesięcy od września do kwietnia, powiedzmy. A, I my też uczestniczymy w zawodach dla osób pełnosprawnych, czyli mhm. gramy razem z nimi, ligach, no. a później, kiedy oni tak jakby im się sezon kończy, a nam zaczyna, czyli tak jak teraz jest marzec, to rusza sezon dla osób niepełnosprawnych, czyli zawody międzynarodowe, gdzie główną imprezą docelową zazwyczaj na przełomie września czy października jest ta nasza główna impreza. No i my gramy cały rok. My nie mamy przerwy tak, że możemy sobie pozwolić gdzieś na jakieś wakacje za bardzo, tylko my praktycznie siedzimy na sali często i, i, i świątek piątek niedziela. Tak, ja myślę sobie, że zaraz się okaże, że gdyby się ZKS utrzymał w Superlidze, to jeszcze w Superlidze wystąpisz, bo nie będzie. Sprawy. Igor tak <grym> już zadebitował. Może mnie też to kiedyś czeka, czykolwiek. No, jeden drugi, są trzeci. ma zawodnicy, te którzy, te którzy, 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 którzy na pewno są dużo ode mnie lepsi i, i, i to, e, to oni na pewno tam będą grać, a czykolwiek no, ja z nimi rywalizuję. Staram się rywalizować i, i nie odbiegać poziomem, bo myślę, że to jest też takie fajne, że. E, mm, Rywalizując z osobami pełnosprawnymi, to można się sprawdzić i, 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 i yy, no. Podwyższać swój poziom przede wszystkim, bo nie oszukujmy się. Zawodnicy pełnosprawni grają dużo lepiej od nas, a na czym oczywiście dobrym poziomie, a my trenując z nimi też się możemy czegoś nauczyć, tak więc to nie jest też tak, że my jako z Igorem, jako zawodnicy niepełnosprawni gdzieś tam sobie z obok trenujemy i jesteśmy odstawieni w kąt, tylko że po prostu jesteśmy jedną grupą, która trenuje wspólnie i, i wydaje mi się, że gdzieś tam nie, nie odstajemy. Tych zawodników ZKS-u jakoś tam bardzo wręcz, myślę, że od niektórych jesteśmy też lepsi. A gdzie ty się pasujesz w tej swojej klasie ósmej, bo rozumiem, że w niej też na igrzyskach zagrasz, tak? Eee, tak, tak na świecie się tak. Pasujesz. tak, tak Jak Piotr grudzień tak. leci, to będziemy pisali zapowiedź grudzień leci po medal albo albo co. Na, na tą chwilę chyba jestem gdzieś tam na szóstej, na szóstej pozycji. To na pewno się zmieni przez marzec, bo y, tam są bardzo takie małe odległości między 5, 6, 7, 8. Miejscem, więc myślę, że gdzieś tutaj, tej, w tej pierwszej dziesiątce, na pewno skończę w, w ten miesiąc. No ale no to trzeba, trzeba na to poczekać, no bo tak jak mówiłem, że reszta moich przeciwników gra. Y, Turnieje we Włoszech nabija i, i nabija punkty. Y, i, i, I zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja myślę, że, że gdzieś koło tego właśnie, myślę, że 9-10 miejsca się zakręcę i, i to będzie taki chyba dobry dobre miejsce do ataku na igrzyska, że nie będę że ani faworytem, ani gdzieś tam y, rozstawiony w pierwszej czwórce, tak, więc no, taka chyba dobra pozycja do ataku. A powiedz mi, w tenisie stołowym są jakieś kraje, tak jak wiadomo, Chiny, wiadomo, norm normalnie, przepraszam, y, ten <laughs> sport pełnosprawnych, tak, czy tenis stołowy pełnosprawnych, to są Chiny, Chiny, Chiny z reguły teraz były mistrzostwa świata, drużyny chińskie pozdobywały tytuły mistrzowskie, tak, czy, tak. czy w sporcie niepełnosprawnych też są jakieś kraje dominujące, czy tu jest mieszanka w różnych klasach, różne kraje. Są też takie kraje. Wydaje mi się, że nawet Polska jest jednym z nich. Człówka, tak? Tak. My, my śmiało mogę powiedzieć, że. Jako tenisiści stołowi w Polsce niepełnosprawni jesteśmy czołówką na świecie i, mhm. i my, tych medali, naprawdę bardzo dużo przywozimy z różnych zawodów. Poza tym, to jak wspomniałeś o Chinach, no, Chiny też są na pewno bardzo mocnym krajem, no, jednym z najlepszych i, i bardzo często było, bywało tak, że właśnie gdzieś tam w finałach się spotykaliśmy, czy Natalia Patryka, Partyka, czy Patryk Chojnowski, zawsze w tych finałach grali z Chińczykami i zawsze zazwyczaj wygrywali. No, ale mimo tego to na pewno mają bardzo mocną kadrę. Mocną kadrę mają również Francuzi, mają również Hiszpanie, mają również Ukraińcy. Tak więc no, widać u nich taki też profesjonalizm i, i to, że oni, oni tak samo jak w Polsce, tak samo jak my, są no, pełno jakby sportowcami u siebie w krajach, tylko, tylko, tylko trenują i tylko się tym zajmują. A co z tymi Rosjanami właściwie, tak? Bo to, to teraz jakoś tak się pojawili na tym, na tym Astana. Oweń, czy już wcześniej dostali zgodę? Czy się, bo że... to różne związki różnie dopuszczają, nie dopuszczają? Tak, dyskusja tak, trwa tak, wielka, tak? tak. Jeśli o mnie, o mnie chodzi, to oczywiście nie powinni grać. I to jest jasne dla mnie, że powinni być zbanowani i wyrzuceni. Ale tam nie rę, rękę podajecie? Czy tak jak niektórzy na nie, przykład sportowcy się ziemią tak. nie podchodzą ja... do siatki? nie ja podałem oczywiście rękę swojemu przeciwnikowi, bo. To już nawet ja podczas grania nie myślę o tym, z jakiego mhm. kraju jest mój przeciwnik. Tak? Ja się staram skupić się na tym, że, że mam podejść do stołu, wygrać i tyle. Ale no, oczywiście uważam, że nie powinni być dopuszczeni, zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni. I ale jak jest, e, jeżeli mo, chodzi być o... Być może o, o. Że, Dlatego, że to był Kazachstan. Kazachstan Aha. może po prostu raczej gdzieś tam z tą Rosją chyba lepiej żyje. Ale i, na Igrzyskach, wiesz tak. jak jest? Jak, 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 jak będzie na, na, na Igrzyskach? Czy, czy to już jest określone pod neutralną flagą, czy nie, czy, z, czy w ogóle? Z Tokio zostali tak, wykluczeni. Tak. No tak, tak ale więc, teraz dyskusja... A teraz i... chyba trwa dyskusja... Mm, pod tym względem, czy dopuścić ich do takiego ostatecznego turnieju, e, o, o którym Ci jeszcze też nie wspomniałem, bo oprócz tego, że ranking zamyka się 1 kwietnia i już wiadomo, kto jedzie na igrzyska, mhm. to jeszcze jest taki jeden dodatkowy turniej w maju dla tych takich, że tak powiem, e, zawodników, którzy się nie załapali e, i wygrany tego turnieju, z, z każdej jednej poszczególnej klasy jedzie na igrzyska. A, I trwają dyskusje, czy tam do tego turnieju w Patai, chyba w Tajlandii, yy, on będzie się odbywał w maju, czy na tej, na, do tego turnieju dopuści także Rosjan. Tak więc no y, nie wiadomo czy ich też tam znaczy, dopuszczą. No jak tam dopuszczą to rozumiem, no, że no to na mają igrzyska... szansę się zakwalifikować no właśnie, tak pewnie, bo flagą rozumiem, i, pytanie, czy i nie wiadomo, flaga, hymn i tak dalej. Oni tak. sami chyba też nie wiedzą czy ich dopuszczą. Tu ich dopuścili, bo ewidentnie ten Kazachstan chyba no, że tak powiem, cieplej patrzy na to wszystko co się dzieje na świecie. No ja bym taki dobry nie był ale no tam chyba w ogóle się nic nie zmieniło. Kazachstan jest bardzo trochę podobny do Rosjan. Zresztą te interakcje na sali, jeśli chodzi nawet o naszych trenerów, bo poniekąd przed wojną często bywało tak, że Polacy gdzieś tam z Rosjanami grali, jedną, grali w, w drużynach, tak, grali debla, gdzieś tam mixta, bo po prostu było tak, że u nas w, na turnieju można startować i parować się do gry deblowej i mixtowej z, 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 z różnymi krajami. I ci nasi trenerzy żyli po prostu, że tak powiem, no, kolegowali się, tak? No po tym turnieju wydaje mi się, że szczęka opadła niektórym naszym trenerom i po rozmowach z Rosjanami, Aha. co się dzieje w, odnośnie polityki i odnośnie tego, tego, tej wojny, no to szczęka im opadła po prostu. Ale rozumiem, że tamta strona jest zdecydowanie tak, po stronie agresora tak, i nie da się dogadać po prostu. E, tak, tak? Nie? nie, nie. Po prostu to są głowy. E, napchane propagandą. Napchane propagandą. O, tak obrzydliwie, że to się w głowie nie mieści. No, rę, ręce opadają po prostu. Ręce opadają, się słucha tego, o czym mówią Rosjanie, trenerzy, mhm. to po prostu no, nie mówię, że yy, wiedziałem, że tak yy, będzie, no ale myślałem, że do pewnego stopnia na pewno mają po prostu głowę głowy sprane tym wszystkim i oni uważają się za poszkodowanych i uważają, Aha. że nic takiego nie ma. To zachód jest wszystkiemu winien i o, e, nie będzie tego typu tak, i mixów, tak? nie, wydaje mi się, że nie i od razu nasi trenerzy też Zresztą to Rosjanie zaproponowali, bo organizator turnieju chciał grać deble i miksy. No, nasi nie zgodzili się na to, żeby, żeby grać w parze z Rosjanami. No, i turniej się deblowy dla kategorii tam 11 nie odbył. Tak. Dobra, kończymy. Powiedz jeszcze o Kazachstanie o temperaturze, bo powiedziałeś mi, zanim zaczęliśmy, o szokującej temperaturze. Nawet jak ktoś narzeka, że w tej chwili nie tak, w Zielonej tak, Górze, tak, gdzie tak. jesteśmy, jest chłodno, brzydko, bo dzisiaj nie wiem, 2-3 stopnie chyba, w momencie, kiedy my się spotykamy, to tam miałeś no w sumie kilkadziesiąt niemal stopni. Mniej, mniej, tak? Tak, po samym przylocie y, naprawdę uderzyła nas y, zima, że tak powiem. No, minus 20 stopni było. Mm -hmm. y, no i jest, jest, mają tak, taki, takie ciekawe położenie, że po prostu tam są takie miesiące, gdzie temperatura dochodzi nawet do minus 40, tak jak właśnie wcześniej znajomy Polak, który mieszka tam na stałe mówi, że mamy szczęście, że jest tylko minus 20, bo miesiąc temu było minus 40, Tak więc chyba dobrze trafiliśmy w okienko tak, tak. pogodowe, a tak poza tym to wydaje mi się, że to jest też taki nowy kraj, a ten rychyla, Kazachstan. nie wychylałeś noc z, z hotelu, czy z hali? E, tak, wychylałem. Coś na, na wychylałem gdzieś tam Gdzieś tam się chwilkę pokręciliśmy, ale no Jakie generalnie to krajobraz. jest takim tak, krajobrazu monumentalizm taki trochę panuje. To tam jest wszystko takie ogromne, budują te bloki w nie wiem jakby to powiedzieć, wszystko jest takie wszystko jest takie duże, ogromne przestrzenie i te, to miasto jest dosyć nowe, bo tam y, chyba ta stolica jest od niedawna, ta Astana. Wcześniej była jeszcze jakaś inna miejscowość, a wcześniej jeszcze też jakaś. ja to się teraz Astana nazywa, czy Nursultan właściwie? Y, I też nie jestem do końca przekonany. Teraz nazywa się Astana, a wcześniej był chyba taki prezydent, który sobie zmienił tą nazwę, ale chyba, chyba co z Tak, Tak, tak tak, tak, tak. Y, wszystko jest takie gigantyczne. Troszkę zalatuje mi taką trochę nowoczesną komuną, no. <laughs> ale no myślę, że tutaj u nas w kraju jakby tak Ludzie stawiali właśnie w taki sposób bloki, to przyszedł by jakiś deweloper i powiedział, o jeszcze tutaj jest miejsce na kolejne bloki nowe kawalerki. <laughs> <laughs> Więc po prostu yes. oni mają ogromny przestrzał, te ulice są szerokie, trochę jak w Stanach, że wszystko takie ogromne się wydaje. To podobnie tam. Co ciekawe, nasz fizjoterapeuta wracał uberem z sali i, i właśnie rozmawiał z tamtejszym taksówkarzem i którym mówił, że nie, to tylko ci się tak wydaje, że to jest wszystko takie nowe. Ja ci ja ci pokażę miejsce, gdzie to tak wcale nie jest. I gdzieś go wywiózł tam gdzieś poza miasto, no i rzeczywiście to tak nie wyglądało. Czyli centrum Dobrze. reprezentacyjne. Centrum jest reprezentacyjne, tak. Tym... Wygląda, to, wygląda to nieźle, a dalej no to już trochę, trochę gorzej. Kończymy. Go Jeszcze raz dziękuję serdecznie za przybycie. Dzięki wielkie. Oczywiście w Paryżu czym Tam będzie cieplej zdecydowanie. W sierpniu czy we wrześniu? We wrześniu. We wrześniu, bo w 26 lipca Igrzyska olimpijskie tak. i. 28 tam... sierpnia mm -hmm. zaczynają się Igrzyska paralimpijskie, one potrwają dwa, trzy tygodnie. No, To tak życzę ataku z pleców Będziemy i, atakować. Niech będzie jak najlepiej, tam będziemy cię męczyć, jakby, jak, jak będziesz już startował. Okay, Także szykuj okay. telefon, czy tam jakieś inne łącza, tak? Okay. Dzięki serdecznie Piotr dzień był gościem radzie Zielona Góra Dziękuję bardzo.